Na program zaprasza Bonimet, producent wernika Bonu na pasożyty jelitowe. Państwu spłynęły kolejne pytania i pierwsze z nich to, czy polecacie, co polecacie na zwiększenie apetytu u dorosłych? Przede wszystkim polecam diagnostykę, czyli stwierdzenie, dlaczego ten pacjent ma gorszy apetyt. Może być ten gorszy apetyt spowodowany zaburzeniami trawienia, na przykład jakąś tam niestrawnością, starzeniem organizmu. To są rzeczy w miarę banalne i nie wymagające jakiejś intensywnej terapii, ale rzeczywiście, gdyby ktoś miał zaburzenie apetytu na jakieś pokarmy konkretne, na przykład na mięso, to wtedy należy tą diagnostykę przeprowadzić, czy za tym objawem nie kryją się jakieś poważne schorzenia ogólne. I tutaj trzeba od tego zacząć. Natomiast gdy nie jest to nic poważnego, to zachęcam Państwa do stosowania preparatów ziołowych, nawet popularnych przypraw, które też sprawiają, iż apetyt staje się większy. Natomiast z preparatów ziołowych klasycznych zalecam na przykład takie, które mogą być na bazie alkoholowej, to są takie najczęstsze poprawiające apetyt produkty. Tutaj widzicie Państwo na ekranie mieszankę kropli ziołowych, które ja najczęściej stosuję. Boże drzewko, mięta, dziurawiec, krwawnik, mniszek. To są surowce, które poprawiają apetyt i są stosowane pod postacią kropli. Można także stosować mieszanki ziołowe. Na przykład ktoś nie toleruje preparatów alkoholowych, bądź jest dzieckiem, to też wtedy raczej nie stosuje się preparatów alkoholowych. I taka mieszanka może być w podobnym składzie, a może mieć też nieco inny skład. Ja w takich sytuacjach najczęściej odwołuję się do produktów takich jak owoc kopru, kminku, anyżu. To są takie też preparaty, które powodują zmniejszenie wzdęć. Daje też rumianek, babka lancetowa, tą recepturę Państwo widzicie na ekranie i ono rzeczywiście też poprawia apetyt. Należy pamiętać też, że gorszy apetyt może być w przypadku obecności pasożytów jelitowych i wtedy na te robaki, które się w naszym organizmie zagnieździły, możemy stosować też preparaty ziołowe już o nieco innym składzie. One się częściej używane są u dzieci, bo te dzieci nasze mają, zwłaszcza przedszkolne, mają częściej problemy z pasożytami jelitowymi i tutaj możemy się odwołać do łupiny orzecha, możemy stosować preparaty na bazie goździku, kminku, czarnuszki siewnej. To są wszystko surowce, które poprawiają apetyt, a także działają poprawiająco leczniczo w przypadku zakażenia pasożytami jelitowymi. Jeżeli brak apetytu trwa długo, a to się może zdarzyć u osób starszych szczególnie, to trzeba brać pod uwagę również to, iż te osoby mają za mało substancji odżywczych w swoim organizmie. I wtedy też należy się jakaś suplementacja mikro- i makroelementami, bądź też preparatami białkowymi. Pamiętać należy o tych zwłaszcza takich, jeżeli osoba starsza jeszcze zażywa jakieś leki, na przykład, które eliminują z jego organizmu magnez czy potas, żeby uzupełniać te braki. Więc witaminy, minerały oraz produkty spożywcze, których osoba starsza, bo to tu się głównie do starszych osób odnoszę, powinna też stosować jako suplementację diety przy przewlekłych zaburzeniach apetytu. Sponsorem programu był Bonimet, producent wernika Bonu na pasożyty jelitowe.